Witam. Dziś w moim serwisie coś nietypowego. Otóż miernik made in GDR. No niestety. Mój multimetr, który używałem, nie wytrzymał po 10 latach, niby działa. Przestał mierzyć mi tu opory w kiloomach. Zostałem zmuszony, żeby kupić nowy. Kupiłem nowy, no niestety 1000 zł kosztował, no ale pan nie wysłał mi. A ja w serwisie muszę pracować i bez multimetru, bez miernika w serwisie IT, elektronik, jako elektronik, nie mam czego szukać. Znalazłem takie cudo, dziadek mi to dał, jak miałem 9 lat, już niestety świętej pamięci. Dziadek był dyrektorem energetyki w Bydgoszczy i używkę taką mi dał, jak wymieniała energetyka mierniki. Po prostu, bo widział, że już jak miałem 9 lat, się interesowałem elektroniką, miałem pierwsze sukcesy drobne. W lutowaniu i w budowaniu układów po prostych przerzutników. No i teraz tak. Wziąłem go, tylko umyłem, wyczyściłem, powiększyłem te otwory, bo te bagiety są takie już krótkie, czy bagnety, a kiedyś były długie, więc nie mogłem tu podłączyć niczego. Komora baterii całkowicie zardzewiała, wszystko oczyściłem, usunąłem śnieć. Przy tym myciu zrobiłem mu krzywdę niestety i trochę mi tu zeszło, no ale to. Zaznaczam, że on może mieć 30 lat, to na pewno. No dobra, robimy test. Biorę pomiar w omach. Prawda? Zwieram. No. Jedną ręką ciężko. Idealnie 0,0,0. Wykalibrowany. Nie musiałem go kalibrować, zaznaczam. Wszystko jest jak było w fabryce. Po 30 latach gdzieś. No ciężko mi określić, ile ma lat, no ale na pewno początek lat 90. Teraz spróbujemy podłączyć 10-kilowy rezystor. 10,10. O, 11. Nawet mój palec zauważył to. Jak dotykam palcem do obu nóżek, to trochę spada. Tak więc idealnie. Testowałem to na z komputerowym mierniku, bo mam do rezystorów na 6 miejsc o przecinku. No i idealnie każde miejsce o przecinku, no on ma 2, idealnie tu pokazuje. Teraz przechodzimy na wolty. No i trzeba iść do zasilacza laboratoryjnego, który już mam ustawiony na 5 V. Podłączam. I mam idealnie 5 V. Zakręcimy do 12. A? No, 11,99. Teraz zakręcimy na dół na 3,3 V, dość modne napięcie w ESP-kach. Idealnie 3,3 V. Zauważyłem już wcześniej innymi miernikami, że jak jest 3,31, to jest 3,3. Ten cudo techniki o 1/100 zaniża. Dobra, teraz przechodzę sobie tutaj na 1000 mA, czyli 1 A. Tutaj ustawiam sobie, no, dajmy 950 mili i ampery. 948, 947 się buja. 945 według niego jest pobór. Zaznaczam, to jest bez żadnej kalibracji około 30 lat. No po prostu jestem w szoku.